asp.net Core MVC ma ogromne możliwości. Możemy tutaj pisać różne aplikacje, zarówno jakieś małe, własne programy webowe, jak i duże aplikacje używane przez wielu klientów. Także jest to technologia, która jest i dalej będzie używana w wielu firmach. Tworząc takie aplikacje, warto stosować się do najlepszych praktyk, tak aby aplikacje były optymalne, szybkie i przede wszystkim przyjazne użytkownikowi. W tym odcinku przedstawię Ci 12 najlepszych praktyk programowania w ASP.NET Core MVC, dzięki którym Twoje aplikacje będą jeszcze lepsze. Cześć, z tej strony Kazimierz Pin, witam Cię na kanale Models Programmer, gdzie pokazuję jak zostać programistą .NET. Do zarządzania bibliotekami po stronie klienta używaj Livemana. W aplikacji ASP.NET Core zawsze korzystamy z różnych bibliotek javascriptowych po stronie klienta. Najłatwiej zarządzać nimi za pomocą biblioteki LibMan, która umożliwia nam pełne konfigurowanie wszystkich pakietów. Wtedy wszystkie informacje o bibliotekach po stronie klienta trzymamy właśnie w pliku LibMan.json i łatwo możemy dodać nową bibliotekę, zmienić wersję czy usunąć z naszego projektu. Klasa program CS powinna być zwięzła i czytelna. W .NET 6 w klasie Program program.cs mamy kod uruchamiania aplikacji oraz wszelakiej konfiguracji naszej aplikacji. Między innymi również w tej klasie rejestrujemy i konfigurujemy nasze serwisy. Przed .NET 6 ta konfiguracja była jeszcze w klasie startup. Także ta klasa z czasem może robić się bardzo obszerna. Może tutaj być mnóstwo konfiguracji, mnóstwo linii kodu, więc dobrą praktyką jest wydzielenie tej logiki na zewnątrz i najprościej można to osiągnąć poprzez używanie metod rozszerzających. Dzięki stosowaniu metod rozszerzających w tym miejscu klasa program CS będzie mniejsza, przez co bardziej czytelna. Zaimplementuj globalną obsługę błędów. Warto zaimplementować w swojej aplikacji globalną obsługę wyjątków, dzięki czemu przechwycisz wszystkie nieoczekiwane wyjątki, które zostały rzucone w aplikacji. W ASP.NET Core możesz zaimplementować globalną obsługę wyjątków, np. za pomocą middleware'a. Oczywiście wszystkie szczegółowe informacje o błędzie warto zapisać, np. do pliku wraz z dodatkowymi informacjami o requestie. dzięki czemu będzie ci łatwiej ten błąd później zdiagnozować. Następnie warto wyświetlić ładny widok błędu użytkownikowi, niekoniecznie ze szczegółowymi informacjami, wystarczy tutaj jakiś ogólny komunikat. Użytkownik nie musi wiedzieć dokładnie, co poszło nie tak, tym bardziej nie powinieneś tutaj zwracać całego stacktrace'a błędu. Stosuj walidację po stronie klienta i po stronie serwera. Walidacja wprowadzanych danych do aplikacji powinna być obowiązkowa. W ASP.net Core emisji możemy stosować zarówno walidację po stronie klienta, jak i serwera. Także warto dodać do aplikacji obie walidacje. Jeżeli będziesz miał walidację po stronie klienta, to dane zostaną zwalidowane już w przeglądarce i dopiero gdy będą poprawne, zostaną przesłane do serwera. W celu stworzenia warunków walidacji możesz skorzystać z Data Annotation lub Fluent Validation. Natomiast aby odblokować walidację po stronie klienta za pomocą Data Annotation wystarczy dodać do widoku odwołanie do Validation Scripts partial. Używaj komponentów i widoków częściowych. Tworząc widoki Razor często mamy jakąś część kodu, część HTML, która się powtarza na różnych widokach. Zamiast tworzyć czy kopiować cały ten kod na widokach Dużo prościej w tych miejscach zastosować komponenty lub widoki częściowe W zależności od tego co chcemy w tym przypadku osiągnąć Dzięki wyeksportowaniu tej części kodu do komponentu czy widoku częściowego Nasz widok główny ma mniej kodu przez co również staje się bardziej czytelny Zamiast wywoływać kilkanaście linii kodu wystarczy wywołać jedną linię Także nie mamy powtarzającego się kodu na różnych widokach Łatwiej nam zarządzać tym kodem w jednym miejscu jeżeli w przyszłości okaże się, że musimy wprowadzić jakąś zmianę w tym kodzie, to wystarczy, że zmienimy to tylko w jednym miejscu. Nie będziemy musieli aktualizować mnóstwo widoków. Także takie rozwiązanie ma same zalety. Jeżeli masz powtarzający się skrypt w JS, to wydziel go do osobnego pliku. Taka sama sytuacja dotyczy także skryptów w JavaScript. Jeżeli potrzebujesz funkcji w JavaScript, która na przykład skraca stringa do 20 znaków, to nie definiuj jej za każdym razem na widoku Razor w miejscu, gdzie potrzebujesz jej użyć. Dużo lepszym rozwiązaniem będzie dodanie skryptu, na przykład z rozszerzeniami stringa, umieszczenie tego skryptu w tym zewnętrznym skrypcie i dodanie samego odwołania do tego skryptu na widoku, gdzie potrzebujemy go użyć. Zaoszczędzi nam to sporo czasu i linii kodu. Tak samo jak wcześniej, jeżeli będziesz chciał wprowadzić zmianę w dowolnej wspólnej funkcji, to wystarczy, że wprowadzisz to tylko w jednym miejscu. Używaj oddzielnych plików konfiguracyjnych dla różnych środowisk. W ASP.NET Core możemy mieć wiele plików konfiguracyjnych appsettings.json, to znaczy możemy sobie stworzyć osobny plik konfiguracyjny dla produkcji, jak i na potrzeby developmentu. W zależności od tego, ile mamy różnych środowisk do uruchamiania naszej aplikacji, tyle różnych plików konfiguracyjnych możemy stworzyć i warto z tego mechanizmu korzystać. Jest to dużo bardziej praktyczne niż ciągłe zmienianie czy usuwanie tych wpisów w jednym pliku. Możesz w tych plikach konfiguracyjnych trzymać np. dane połączenia z bazą danych produkcyjną i deweloperską i w dowolnym momencie z łatwością przełączać się pomiędzy tymi środowiskami. Aby to zrobić, wystarczy dopisać po AppSettings nazwę środowiska, np. Na przykład appsettings development.json, Up App staging.json i i odpowiednio uruchamiać. Używaj asynchronicznego kodu. Jeżeli masz taką możliwość, to staraj się używać kodu asynchronicznego. Dzięki temu możesz poprawić wydajność i responsywność Twojej aplikacji. Co prawda, Twoje zapytanie nie wykona się szybciej, ale nie będziemy blokować wątka i aplikacja będzie mogła wykonywać inne żądania. Jeżeli chcesz, aby Twoja metoda była asynchroniczna, to musisz w jej sygnaturze użyć słowa kluczowego async, zwracać taska, a w miejscu, gdzie wywołujesz kod, który dłużej się wykonuje, użyć słowa kluczowego await. Używaj Ajaxa, gdy chcesz zmienić dane bez odświeżania całej strony. Gdy potrzebujesz wykonać jakąś komendę, odświeżyć jakieś dane, to możesz to zrobić w ASP.NET Core MVC bez ponownego renderowania całej strony. W tym celu należy skorzystać z Ajaxa i takie wywołanie na pewno poprawi UX naszej aplikacji. Wywołanie Ajaxa jest bardzo proste, wystarczy dodać krótki skrypt i odpowiednią akcję w kontrolerze. Pamiętaj również, żeby zabezpieczyć odpowiednio ewentualne błędy. Podczas wczytywania stron wyświetl spinner. Jeżeli wykonujesz na stronie jakąś komendę, która trwa dłuższą chwilę albo wczytujesz jakieś dane, to warto w takim przypadku wyświetlić użytkownikowi tzw. spinnera, czyli takie kręcące się kółko, które informuje o tym, że są wykonywane operacje w aplikacji. Może też to być jakiś progress bar. Dzięki temu użytkownik będzie wiedział, że musi chwilę zaczekać na przeładowanie się danych i nie będzie miał takiego wrażenia, jakby aplikacja się ją zwiesiła. Jest to kolejna rzecz, dzięki której możesz poprawić UX w Twojej aplikacji. Dzięki takiemu drobiazgowi, z całą pewnością użytkownikowi będzie się lepiej pracować na Twojej aplikacji. Stawiaj aplikacje na szybkich serwerach. Nie ma nic gorszego niż stawianie aplikacji na słabych serwerach czy hostingach, przez co zarówno Twoje zapytania bazodanowe, jak i cała aplikacja może działać bardzo wolno. Czasem użytkownik może przez to oczekiwać nawet kilka sekund na odpowiedź serwera. Jest to bardzo frustrujące, nie chcesz chyba skupiać się na optymalizowaniu szybkości działania Twojej aplikacji, a po wdrożeniu na serwer i tak mieć wolno działającą aplikację. Nie chcę tutaj robić antyreklamy niektórym firmom, gdzie testowałem hostingi, ale przyznam, że też już trafiłem na taki hosting, przez co czasem aplikacja działała ok, a czasem nie dało się na niej pracować. Także jeżeli masz jakieś kluczowe, zarabiające aplikacje, gdzie istotna jest szybkość działania, to zainwestuj w dobry serwer. Możesz udostępnić swoją aplikację na przykład w chmurze Azure. Testuj swoją aplikację. Na koniec nie mogę nie wspomnieć o testowaniu swojej aplikacji. Mam tutaj na myśli testy manualne oraz testy automatyczne. Nic bardziej nie irytuje użytkownika końcowego niż bagi w aplikacji. Jeżeli trzymasz się dobrych wzorców projektowych, piszesz czysty kod, to napisanie testów automatycznych dla aplikacji pisanych w ASP.NET Core MVC jest proste. Warto pisać testy jednostkowe i integracyjne. Twoi użytkownicy na pewno będą ci wdzięczni za jak najmniejszą ilość błędów w aplikacji. Każda nowa funkcjonalność w Twojej aplikacji powinna zostać porządnie przetestowana. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli taki film ci się spodobał, to koniecznie dołącz do mojej społeczności, gdzie będziesz również miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Link do zapisów znajduje się w opisie pod tym filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.